Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie przybyłych na uroczyste otwarcie wystawy, którą organizuje Stowarzyszenie Wspólna Trzebinia. Wystawy poświęconej generałowi Augustowi Emilowi Fildorfowi o pseudonimie Nil. Która to wystawa jest akurat za naszymi plecami. Będziecie mieli sposobność ją dokładnie oglądnąć. Witam serdecznie Was wszystkich. Opiekunów. Witam serdecznie panią sekretarz naszej gminy Trzebinia, panią Annę Kawala i będę prosił serdecznie o dokonanie uroczystego otwarcia wystawy. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja witam wszystkich przybyłych na płytę Trzebińskiego Rynku. W imieniu burmistrza Trzebini, pana Adama Adamczyka, mam zaszczyt wziąć udział w otwarciu wystawy o życiu wielkiego Polaka, generała Augusta Emila Fildorfa, żołnierza Armii Krajowej. O jego historii dowiecie się tutaj z tejże wystawy, więc ja powiem krótko. Zamordowany przez komunistów, skazany na podstawie fałszywych oskarżeń na śmierć, a jego jedyną winą było to, że walczył o wolną Polskę i o prawdę i za to zapłacił najwyższą cenę. Dziękuję Stowarzyszeniu Wspólna Trzebinia i panu Tadeuszowi Adamczakowi za to, że takimi inicjatywami przyczyniają się do kultywowania pamięci o wspaniałych ludziach i wielkich Polakach. Dziękuję serdecznie.